Witajcie! No to dziś o białkach. Albo inaczej, proteinach. A co konkretnie? Hm, wszystko. Hm. Zaczniemy od samego aminokwasu, gdzie spojrzymy na wzór ogólny i grupy funkcyjne. Dalej przejdziemy do wiązania peptydowego, omówimy różnicę między oligopeptydami Polipeptydami, białkami prostymi i złożonymi. Postaramy się jakoś uporać z biologiczną rolą białek. No a że pełnią kosmicznie dużo różnorodnych ról, no będzie to ciekawy punkt naszych białkowych rozmyślanek. Super ważny punkt dotyczyć będzie struktury pierwszo-, drugo-, trzecio- i czwartorzędowej białek, a ważny dlatego, że sporo naturalnych zadań właśnie to zagadnienie porusza. Dalej przejdziemy do charakterystyki takich białek jak albuminy, globuliny, histony, metaloproteiny, to tak gdzieś w trakcie nam wyjdzie i na koniec rzucimy okiem na właściwości fizyczne białek, ze szczególnym uwzględnieniem procesów koagulacji i denaturacji. Dodatkiem do tej lekcji będzie analiza zadania maturalnego, którą udostępniam w podziękowaniach moim patronom na Patronite, no właśnie za to, że mnie wspierają i dają mi taką nieocenioną pomoc w tworzeniu tego kanału. Zaczynamy. Aminokwas. Amino Czyli grupa aminowa, a ona wygląda tak. Kwas, a oto grupa kwasowa, to znaczy, zwana karboksylową. Zatem nasz bohater, aminokwas, ma je obydwie. Aminokwas, przymocowane do tak zwanego węgla alfa, do którego jeszcze będziemy przyłączać wodór i podstawnik, czyli ta część charakterystyczna dla każdego. Aminokwasu. Tych aminokwasów białkowych, znaczy wchodzących w skład białek, jest 20, i na nich będziemy się skupiać. Czyli mamy wspólny plan budowy naszych 20 aminokwasów. Węgiel alfa, wodór, grupa aminowa, grupa karboksylowa, od i tyle. A o właściwościach każdego aminokwasu z osobna decydować będzie właśnie ten charakterystyczny podstawnik. Przyjrzyjmy się połączeniu dwóch modelowych aminokwasów, by utworzyć wiązanie peptydowe. Oświetlmy reflektorem naszej uwagi grupę aminową jednego aminokwasu i karboksylową drugiego. Po odłączeniu jednego z wodorów z tej aminowej i grupy OH z tej karboksylowej dostajemy wodę i dwa połączone aminokwasy w tak zwany dipeptyd, w tak zwany dipeptyd, a wiązanie nosi nazwę właśnie peptydowego. Skoro o peptydach mowa, to jeśli połączy się 2 do 10 aminokwasów, nazwiemy tą cząsteczkę oligopeptydem, 11 do 100 nazwiemy to polipeptydem. Powyżej 100 połączonych aminokwasów, no, będziemy już mówić o białkach, choć to nazewnictwo jest takie umowne, różni autorzy w różnych podręcznikach różnie to ujmują. Uważajcie tylko na stosowanie. Polipeptydu i białka jako synonimów. Jeden z podręczników pięknie to porównuje, mówiąc, że polipeptyd symbolizuje włóczkę, a białko sweter w niej zrobiony. No, tym samym nie są synonimami. Tak, to białko o strukturze czwartorzędowej, o nich za chwilę, może być zbudowane z kilku polipeptydów. Pojawia się jeszcze podział białka na proste i złożone, proste to takie. Składające się tylko z samych aminokwasów, złożone zaś mają jeszcze taki komponent nieaminokwasowy np. jakiś jon metalu albo jakieś reszty cukrowcowe. I tak np. histony czy keratyna są białkami prostymi hemoglobina która jest metaloproteiną lub kolagen będący glikoproteiną, to białka złożone. Z kolagenem to w ogóle ciekawa sprawa, bo przejrzałem kilka źródeł, i część pisze, że jest białkiem prostym. Jednak Przechodzi modyfikacje w aparatach Golgi'ego, i dołączane są tam sacharydy, co kwalifikuje kolagen jako glikoproteinę, czyli białko złożone. Zanim do znaczenia biologicznego białek, to jeszcze rzućmy okiem na ten super ważny punkt, czyli struktury pierwszo, drugo, trzecio i czwartorzędową, ale o co chodzi. Otóż łańcuch aminokwasów połączony wiązaniami peptodowymi to struktura pierwszorzędowa. Od sekwencja, czyli kolejność aminokwasów, nadaje właśnie tę pierwszorzędową strukturę. Kiedy ten ciąg aminokwasów się pofałduje, przyjmując kształt helisy albo harmonijki, mówimy o strukturze drugorzędowej. Zwróćcie uwagę, że w drugorzędowej zawarta jest też pierwszorzędowa. A co jeśli nasza pofałdowana helisa lub beta harmonijka się jeszcze dodatkowo poplącze? Kiedy te nie są Siadujące aminokwasy zaczną ze sobą oddziaływać np. mostkami dwusiarczkowymi albo wiązaniami wodorowymi cała konstrukcja sprawi wtedy wrażenie takiej poplątanej, choć w rzeczywistości to właśnie ta struktura odpowiada za właściwości i znaczenie danego białka. I jak się zdążyliście domyślić, to będzie struktura trzeciorzędowa zawierająca w sobie drugą, a potem i pierwszorzędową. I kiedy teraz połączymy co najmniej dwa osobne łańcuchy aminokwasowe o strukturze trzeciorzędowej, no mamy do czynienia z białkiem o strukturze czwartorzędowej, wiele zadań maturalnych ma w treści opis jakiegoś białka i gdzieś tam ukryta jest informacja, że dane białko na przykład składa się z trzech łańcuchów, wówczas wiesz, że masz do czynienia ze strukturą czwartorzędową, bądźcie czujni na takie właśnie zadania. No i właśnie jedno z takich zanalizowałem na Patronite, tam znajdziecie film z tym zadaniem. Dziękuję moim patronom jeszcze raz. No to teraz rola w organizmach. Wspomniany i problematyczny skądinąd kolagen to białko budulcowe, najbardziej rozpowszechnione ze wszystkich białek w komórkach zwierzęcych. U człowieka stanowi około 40% wszystkich białek. Hemoglobina, znana wam, hemoglobina, która transportuje tlen, mioglobina, która z kolei ten tlen magazynuje w mięśniach. Fibrynogen należący do glikoprotein to białko, z którego powstaje fibryna, a ta bierze udział w krzepnięciu krwi. Do białek prostych zaliczymy hist tony na które nawinięte jest DNA tworząc chromatynę albo globuliny do których należą na przykład immunoglobuliny, czyli przeciwciała szalenie istotne dla naszej odporności, są też albuminy bardzo ważne w osoczu krwi, odpowiadające za gospodarkę wodną osocza i transport wielu substancji. No i zostaje nam ostatni wąteczek na dziś, czyli dwa ciekawe procesy: denaturacja i Koagulacja. Denaturację białek obserwujemy za każdym razem, gdy wbijamy jajko na gorącą patelnię. To nic innego jak ścinanie białek, a więc niszczenie ich struktury drugo-, trzecio- i czwartorzędowej. Nie tylko wysoka temperatura. W sumie nie taka wysoka: denaturacja zacznie się już w 40 stopniach Celsjusza. W każdym razie także czynniki chemiczne mogą naruszyć strukturę białek, choć od choćby stężone kwasy, alkohole czy sole metali ciężkich. Czasem, gdy usuniemy czynnik denaturujący, możliwa jest renaturacja, czyli odwrócenie tego procesu, przywrócenie tej struktury drugo-, trzecio- czwartorzędowej. No ale w przypadku białek jaja kurzego po ostudzeniu renaturacja nie występuje, jajecznica nie jest już taka dobra, no i wówczas ta denaturacja pod wpływem tej temperatury tej temperatury była procesem nieodwracalnym. Teraz koagulacja, czyli proces odwracalny, zwany też wysalaniem białek, i polega na tym, że po dodaniu soli, metali lekkich, np. soli kuchennej NaCl, do roztworu z białkiem zaczyna pojawiać się osad. No i z czego to wynika? Otóż w samej wodzie cząsteczki H2O otaczają te cząsteczki białka i nie pozwalają im się łączyć w większe grupy. Które mogłyby być widoczne gołym okiem w tym roztworze. Gdy dodamy soli, to jony sodu i jony chloru angażują cząsteczki H2O i te nie przeszkadzają już cząsteczkom białka w agregowanie się, włączenie się, dodając więc do wody jeszcze więcej wody. Białko się znowu rozejdzie po roztworze i mamy tutaj proces odwracalny. Tu w żaden sposób nie została naruszona struktura białek. Marzenia o medycynie, o dobrze zdanej maturze. Bierne uczenie się może nie wystarczyć. W opisie filmu znajdziecie link do kursu uczenia się. Wszystko co wiem i co przetestowałem o różnych technikach i strategiach uczenia się znajdziecie właśnie tam. Jak uczyć się szybciej i z lepszymi wynikami bez stresu? Sprawdź to. No dobra, było sporo, dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca, owocnej, szybkiej i skutecznej nauki. Dobrego dnia i cóż, do następnego razu.